Cześć, witam Was wszystkich. Jesteśmy w Giżycku, to jest na Jeziorze Mazurskim. W tej chwili akurat jesteśmy przy ulicy 3 Maja, numer 12, dom. To jest ten, który jest za mną. Będziemy jeździć kilka pętli wokół jezior, które znajdują się w okolicy Giżycka. No i może potem w okolicy Węgorzy. Powolutku, jak widzę, zbieramy się, jesteśmy już prawie gotowi do wyjazdu. No to wyruszyliśmy i jedziemy. Gosia ma kawkę. Bardzo dobra. Jest zadowolona, jest dobra. Ach, co za cudowna dziewczyna tutaj jedzie. Daria nas prowadzi po jakichś drogach, jakichś błotach. Kurczę, masakra. Żartowałem. Idziemy sobie w takiej alei drzew. Wybraliśmy się do córki rybaka, ponieważ okazuje się, że dobre frytki dają i rybkę do tych frytek. Nie, no żartuję. Koleżanka Daria mówi, że jadła tutaj ostatnio dobrą rybkę rok temu i poleca, więc postanowiliśmy wstąpić. Uwaga, obserwuj wyświetlacz. Kiedy zobaczysz swój numer zamówienia, goń do baru po jedzenie. Zamówiłem sobie frytki z kapustą i do tego wziąłem piwo bezalkoholowe, nazywa się Nachmielona. Niedobre, nie smakujmy. Udaliśmy się do restauracji Baba Pruska na kawkę i ciasto. Jedziemy zobaczyć pałacyk, który notabene cały czas jest w remoncie od wielu lat. Tak wygląda pałac w Sztynorcie w chwili obecnej. Proszę teraz rzuć się. Asia się zastanawia, czy głębiej wejść, czy poza kostki, czy nie. Proszę Państwa, wszyscy dojechali cali i zdrowi. Cieszymy się bardzo. Część nawet zadowolona. Dobra, spójrzmy na miny, czy są zadowoleni. Natalia, uśmiechnięta. Gosia, uśmiechnięta. Ja jestem zadowolona. Wojtek.
którędy mamy iść. O, tak jest. Tam. Ale to wymyśliły sobie, no. Niespodzianeczkę nam zrobiły dziewczyny. Na leweczki. Ja myślałem, że to są kondony z tego. Brać, tak? Na bogato cię Ewa poszło, ci powiem naprawdę, no żeż. Kurde, idę pójdę. Okazało się, że mamy czas na kawkę, bo Wodo zapomniał przykręcić... Nie, ja zapomniałem, tylko Asia zapomniała i ona ceduje to na mnie. Ale dlaczego? Ale kawkę mamy wypitą. Czyli tak, zapomniał przykręcić Asi. Nie, Asia zapomniała powiedzieć. Kur... Tka, na wacie. Asia zapomniała powiedzieć. Tak jest. Halu, temacie. Dobrze. No, dlaczego ma brać cudowinę na siebie, tak? Adwokat Piotra. Też jestem przeciwna braniu winy i przepraszaniu za jej swoje rzeczy. A tutaj te resztę towarzystwo milczy. Tu masz ławę.